Dnia 16 sierpnia, godzinie 21, posty dla patronów, które zawierają nowe informacje na temat Revolvera, Heavy Gunman Zone'a oraz nowych modeli postaci, zostały publiczne. Zacznijmy od posta na temat nowych modeli postaci. Sam post głównie składa się z Q&A oraz samych modeli postaci, więc tak naprawdę jest resztę, co jest najważniejsze z samego Q&A. Celem nowych modeli postaci było zwiększenie ilości animacji, nadanie modelom charakterystycznego wyglądu oraz zwiększenie jakości modelów. Model MTF był inspirowany na operatorze SIS CSGO. Model Rebelianta Chaosu nie był wzorowany na niczym. Sam Rebeliant miał wyglądać na frakcję militarną, która posiada przestarzałe wyposażenie. Naukowiec oraz klasa D miała wyglądać tak bardzo podobnie, jak to możliwe do obecnych modeli postaci. Ochroniarzowie zabrano kominiarkę, aby zwiększyć komfort pracy dla naukowców, co też zwiększa charakterystykę modelu. Nowe modele otrzymają animacje, których brakowało w starych modelach. Na przykład skakanie podczas biegu. Ciekawostką jest to, że osoba, która tworzyła modele, nawet nie była to poproszona i robiła to z własnej woli. Teraz przejdziemy do posta o rewolwerze oraz Q&A na temat reworku Heavy Containment Zone'a. Maruder Rebeli Chaosu teraz będzie pojawiał się z 30 nabojami do rewolweru, zamiast 24. Dodatkowo rewolwer będzie pojawiał się naturalnie w placówce. Będzie to miało miejsce przy zwłokach ochroniarza w klasce 106 albo klasce 096. Będzie się on pojawiać wraz z amunicją. Rewolwer będzie miał teraz 12 różnych dodatków do wybrania. Cylindry. 6-nabojowy cylinder. 5-nabojowy cylinder z nabojami AP oraz 7-nabojowy cylinder używający amunicji shotguna. Zależnie czy używa się amunicji do rewolwera czy do shotguna, lufy będą wpływały w inny sposób na rewolwer. Jeżeli będziesz używał amunicji do shotguna, lufy będą zmieniały promień rozrzutu śrutu. Jeżeli będziesz używać zwykłej amunicji rewolwerowej, lufy będą wpływały na obrażenia, penetrację oraz celność. Warto zauważyć, że cylinder z amunicją AP, niezależnie od długości lufy, będzie zabijał na strzała w głowę. Rodzaje długości lufy są takie same jak w obecnej wersji. To samo tyczy się celowników. Ostatnim rodzajem dodatków są kolby. Dwie kolby obecnie używane w grze oraz jedna posiadająca w sobie latarkę. Ciekawostką jest to, że czysto teoretycznie będziecie mogli zagrać w rosyjską ruletkę rewolwerem. Taka możliwość jest zapewniona poprzez animację zakręcenia bębenkiem rewolwera. Na sam koniec zostały nam pokazane statystyki rewolwera, które teraz widzicie. Część Q&A na temat Heavy Containment Zone'a. Omówię tylko najciekawsze elementy Q&A, ponieważ jest ono naprawdę długie. Do Heavy Containment Zone'a zostaną dodane propy, czyli takie obiekty jak dla przykładu kartony. Pokojami, które wymagały największych zmian, były główne korytarze oraz przechowalnia SCP-106. Mówiąc o głównych korytarzach, chodzi tutaj o ich sporą powtarzalność. Nowe pokoje mają 7 razy mniej wielokątów niż te obecne, jednocześnie posiadając więcej szczegółów, świateł oraz efektów cienia. A oto zrzuty ekranu z nowego Heavy Containment Zone'a, które zostało nam pokazane. I to wszystko z tych ciekawszych rzeczy według mnie z tego Q&A. Jeżeli ciekawią was rzeczy, które pominąłem w Q&A z Heavy Containment Zone'a, możecie je przeczytać w poście od Notluda, który będzie teraz dostępny. Do którego będziecie mieli link w opisie. To samo tyczy się nowych modeli postaci. To wszystko, siema.